Dzień dobry, ciugiści i czugistki! Ja jestem Multi i dziś zagramy najmniejszym w World of Tanks. Jest to, moi drodzy, polska tankietka TKS-20, która była rozdawana na 20 urodziny Urgaming w 2018 roku za proste rozegranie bitewki, nawet niewygranej. I czy było warto wtedy ją zagrać? Ano, na pewno, bo pojazd jest bardzo fajny, bardzo zabawny i, choć. Google pokazuje inaczej, to jest to, moi drodzy, najmniejszy pojazd w ocie. Zobaczcie, tutaj napisali, że na wersji PC niby najmniejszy jest francuski Telekale. ja zrobiłem swoje testy i z nich jednoznacznie wynika, że to właśnie TKS jest najmniejszy. Nawet Iwen nie ma do niego podjazdu, jego sama wieżyczka wygląda już dużo, a ten pojazd, no, jest bardzo skromny. Skromny, choć nie jest najlżejszy. Okazuje się, że właśnie Renault UE57 jest delikatnie lżejsze, naprawdę niewiele, tam jest różnica kilkunastu kilogramów, więc no to są minimalne różnice. No i też TKS ma troszkę gorsze maskowanie i to jest w sumie trochę dziwne. Niby mniejszy, to powinien mieć lepsze maskowanie, ale jednak tak nie jest. No więc dziś zagramy sobie niebitewkę na koncie VOD Community Contributor, VOD Contributor 5, ok, przepraszam. Nie na swoim, ponieważ na swoim nie mam w ogóle żadnej załogi na ten Tier. Tutaj jest dobra, no to przynajmniej nie będzie wstydu chyba, chyba. No i wejdziemy sobie nim do bitewki. Jestem ciekawy, czy ktokolwiek z was jeszcze nim gra. On ma bardzo zabawne dział, prawda? No, to jest w sumie działko to nawala jak kramin maszynowy. Pytanie, czy spotkam jakiegoś gracza na tym pojeździe? I czy w ogóle wy jako gracze bawicie się takimi czołgami, czy też macie je gdzieś, albo od razu sprzedajecie. Według mnie czołg ten jest zabawny, warto było go sobie zostawić. No chyba, że komuś akurat bardzo brakuje slotów. No i co my tu mamy? Mamy tutaj mapę Himmelzder, więc w sumie nietypowo. Zwykle jak gram drugim pier, trzecim pier, to dostaje krasztor. Prawie zawsze jest krasztor albo Kopalnie, a tutaj Himer, więc. No zobaczymy, zobaczymy. Pojedziemy sobie może w taki sposób, aby wykorzystać tą lornetkę. Mamy lornetkę, to ją wykorzystajmy. Czołk ten jest w wodzie zaklasyfikowany jako czołk lekki, więc to też jest pewien komfort, nie jest Tedekiem, no bo gdyby był degiem, no to po co komu polski Tedek, skoro nie ma polskich niszarek? I tu w sumie chciałem yy, pogadać z wami też na ten temat. Co byście powiedzieli na właśnie Polsko winię Tedeków? To by było też. Coś pięknego. Mamy tylko w sumie no jedną linię czołgów ciężkich. Fajnie byłoby, gdyby były jakieś tam e, medy e, polskie, zmieszane z nawet radzieckimi. No okej, okay, wiadomo, że trudno będzie zrobić polską linię medów, ale byłoby przyjemnie, gdyby jednak coś tam się udało wykombinować, no i też jakieś te deki. Ja uważam, że nawet jeśli trzeba byłoby dać parę takich wersji. Wiadomo, radzieckich, to i tak byłoby super. I ja bym w życiu. W życiu. Nie narzekał. Absolutnie. Absolutnie. Zostałem wykryty. I to jest zła wiadomość. To jest bardzo zła wiadomość, bo pancer dwa do mnie już nawala. Uciekamy. Dowódca nie żyje. W ogóle tu jest tylko dwóch załogantów. Co oznacza, że zabić tutaj załogę jest bajecznie łatwo. Bajecznie. A łaz Znowu do mnie strzela. A teraz to przypadkiem nie strzelał w tego. PVLV? Tak mi się wydaje, że oni strzelają do niego, a ja dostaję. No kurde, jak zwykle. Zawsze mam najgorzej. Dobra, jedzie ten szwed. Nie wiem, czy on mnie nie porobi w sumie. Mam nadzieję, że jednak będzie szczęście ze mną. A! 2 HP! Co? Czemu 2 HP? Dobra, jest zdjęty. No ale to już tak kurde na granicy, wam powiem. Za 40 mi przywalił skubany. Za 40. Czy ja ich zobaczę? Nie mam zielonego pojęcia, serio. Włączyłem lornetę nie widzę i. Dobra, to jadę dalej. Zasięg widzenia jest naprawdę słabiutki na tym pojeździe. To jest fakt. Panzer 2 jest. Nie, 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 i lecimy dalej, tam jest Panzer 38H, to jest kurde, również bardzo trudny przeciwnik. Ale tam jest akurat wyrównana walka, bo Hotchkiss na Panzer 38, więc chłopaki powinni dać radę. Ja jadę na plecy tego T2 Medium, aczkolwiek M2 Light widzę, jedzie po naszego jak pancera. Panzer Jagera, przepraszam, pancer Jagera. Tutaj spróbuj od flanki wziąć tego T2 Medium, on się niczego nie spodziewa. Proszę bardzo, porobiony, 326 uszkodzeń, przyjemnie, szybka bitwa, 4 minuty, wygrana, to najważniejsze, ale na pewno wynik nie jest zarobisty, bo patrzyłem przed nagraniem tego odcinka, czy są jakieś powtórki, czy w ogóle ktokolwiek w tym gra, no i parę powtórek znalazłem, znalazłem. bardzo mało w sumie, 400-500 uszkodzeń, więc to nie były jakieś tam y, bitwy nadzwyczajne. Teraz, może zrobię więcej. celowałbym w te 500. To taki plan, minimum, byłby pierwsza klasa tą bitwę. To za 500. Może byłaby MK. Kto wie? Dużo zależy od mapy. Według mnie, no jakby mi dało mapę, gdzie mógłbym wykorzystać zasięg widzenia. Typu powiedzmy Crashtor. Nigdy nie dostaję Himla. To teraz Himel, Himel, Himel. Teraz każda bitwa będzie na himlu. No dobra, trudno. Teraz zagramy nieco inaczej. Teraz włączymy to tutaj i pojedziemy, słuchajcie, na środek. Zajmiemy pozycję w okienku i ja nie mam żadnego pojęcia. Nie, no w sumie jestem debilem. To jest za małe, żeby strzelać z okienka. To jest chyba za małe. Nie mam pojęcia w sumie. A to może być żart, niezły. Dobra, i tak to zrobię. Tak sobie myślę. Pojadę sobie do okienka. Z Okienka i wystrzelam. Wykryję i wystrzelam. Tych co jadą środkiem. Ale przecież to jest tak małe, że ja mogę nawet do okna nie dosięgać, więc. No nie wiem, czy będzie w ogóle przestrzał. Może nie być przestrzału. No i. Ja bym się nie zdziwił w sumie. Ja bym się wcale nie zdziwił. Czy oni jadą środkiem? Oni jadą środkiem. A to jest niebezpieczne. No, 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 no ja piernicy zobacz To no nie ma no nie, to nic nie zrobisz porobiony zostałem Nie mam pytań Nie mam po prostu moi drodzy pytań To są bardzo trudne czołgi te M2 Ej, 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 ej! ej. No! Ale gdzie ja się przewróciłem? Co? <grymne> nie widziałem jeszcze nigdy nikogo, kto by się w tym miejscu zablokował. Jestem autorem nowego. nowej taktyki. tankietka bokiem. Ja chciałem, o po prostu, wiecie, pod kątem wychylić się w okienko. Tak, żeby móc strzelać. A niestety nie wyszło. No i te M2 Lighty w plutonie porobią, ten ma 5 fragów, ten ma 2, kurde Rosjeni mogliby robić, normalnie mogliby robić Rosjeni, masakra, no nic, powiem wam moi drodzy jedno, nie jest to czołg zły, jest to czołg dziwny, ale tu trzeba byłoby trochę pograć, żeby nauczyć się miejscówek, bo jak widać... Mam głupie pomysły. Jechać do okienka, choć czołg jest tak mały, że nawet nie wystaje w ogóle jego fragment kadłuba. I to górna część. Nawet dachu nie widać. E, za mały. Za mało na te okienka. Także moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek pozytywny, zabawny Wam się spodobał. Dajcie znać, czy gracie jeszcze tym pojazdem, czy też. No wolicie jednak inne zabawki na drugim poziomie, bo tam no, zabawek jest pełno, chociażby ten właśnie M2 Light Tank z yy, działkiem 20 mm, na tym tierze także jest bardzo dobry pancer Jager 1, na tym tierze jest bardzo dobry pancer 2, na drugim tierze mamy, co my tu jeszcze ciekawego mamy, co my tu jeszcze mamy, co my tu jeszcze mamy, eee, jakieś... Paździerze, ten R35 i H35 twarde czołgi. No, jest na tych niskich tierach wiele takich zabawek, więc nie dziwię się, że niektórzy lubią tam pójść i zagrać na odstresowanie po kiepskiej bitwie na dziesiątkach. Także tyle ode mnie. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Piąteczka. Cześć!